Dzień dobry, witam Państwa. Informuję, że na podstawie artykułu 14 ust. 3 ustawy o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998 roku przewodniczący Rady wyznaczył mnie do wykonania swoich zadań podczas dzisiejszej 30. sesji Rady Powiatu Bartoszyckiego. Pozwolę sobie zdjąć już maseczkę. Odległości są zachowane. Będzie mi łatwiej tutaj funkcjonować. Ponadto stwierdzam, że zgodnie z ustawą z dnia 2 marca o szczegółowych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 i innych chorób zakaźnych oraz wywołanymi nimi sytuacjach kryzysowych sesja odbędzie się w trybie zdalnym. Otwieram obrady 30. sesji Rady Powiatu Bartoszyckiego. Witam panów starostów, zaproszonych gości, panią skarbnik, panią sekretarz, obsługę radnych przed komputerami oraz wszystkich mieszkańców, którzy nas tutaj teraz oglądają. Przejdziemy do punktu drugiego, stwierdzenie prawomocności obrad. Bardzo proszę wszystkich o kliknięcie kworum. Jeszcze chwilkę poczekamy. Jak zwykle opóźnienia na łączach są rzeczą naturalną. W związku z tym, że widzę, że już jest obecnych 12 radnych, nieobecnych 5, więc mam nadzieję, że jeszcze się dojdą informacje o tym, że się połączyli. Natomiast już mogę stwierdzić, jest 13 osób już, mogę stwierdzić prawomocność obrad, ponieważ jest wymagane kworum. Przechodzimy zatem do punktu. Ustalenie porządku obrad. Porządek obrad został przedstawiony radnym i myślę, jest dostępny na BIP-ie oraz w systemie e-sesja. Przechodzimy do głosowania nad porządkiem obrad. Jeszcze czekamy na jednego. Pan Marcin Przybysz. Zapewne już kliknął, ale zanim zobaczy to nasz system, musi potrwać chwilkę. Już jest. Dobrze. Stwierdzam, iż 13 radnych było za, przeciw 0, wstrzymujących się 0, 4 radnych nieobecnych. Porządek obrad został przyjęty. Przyjęcie protokołu z obrad 28 i 29 sesji powiatu. Mam tutaj przed sobą te dwa protokoły. Przeczytałem, stwierdziłem, iż są zgodne z tym, co się działo na tych sesjach. Protokoły były dostępne w biurze rady oraz radni mogli zapoznać się z nimi i zgłosić uwagi. Z racji, że żadne uwagi nie wpłynęły, uznaję, że protokoły zostały przyjęte. Przechodzimy do punktu 5. Informacja z posiedzeń Zarządu Powiatu pomiędzy sesjami oraz realizacji uchwał Rady Powiatu. Poproszę o głos pana starostę. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Radni.
przed ekranami komputerów i nasi mieszkańcy. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu pomiędzy 28 a 30 dzisiejszą sesją Rady Powiatu, to jest pomiędzy 28 września a 27 października 2020 roku. I w powyższym okresie czasu zarząd obradował na czterech posiedzeniach, to jest w dniu 6, 7, 13 i 20 października bieżącego roku, na których podjęto następujące uchwały. Uchwała nr 73, łamane na 206, łamane na 2020 z dnia 06 października bieżącego roku w sprawie wydania opinii dla zadania pod nazwą rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 513 na odcinku Lidzbark Warmiński-Wozławki. Do realizacji powyższego zadania zarząd powiatu nie wniósł zastrzeżeń. Uchwała nr 73, łamane na 207, łamane na 2020 z dnia 6 października bieżącego roku w sprawie powołania koordynatora Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji w powiecie bartoszyckim. Na koordynatora wyżej wymienionego ośrodka powołana została Ewa Rodziewicz, dyrektor Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji. Funkcja koordynatora zachowuje ważność na czas realizacji projektu pod nazwą Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji, nowe oblicze edukacji dla dorosłych, wdrażanego w ramach programu operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020. Oś priorytetowa druga, efektywne polityki polityczne, publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Uchwała nr 75, łamane na 208, łamane na 2020 z dnia 13 października bieżącego roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2020. Powyższą uchwałą zmniejszono rezerwę ogólną z przeznaczeniem na wypłatę nagród starosty bartoszyckiego nauczycielom z okazji Dnia Edukacji Narodowej w wysokości 25 tysięcy złotych. Uchwała nr 75, łamane na 2009, łamane na 2020 z dnia 13 października bieżącego roku w sprawie wyrażenia zgody na likwidację środka trwałego w jednostce organizacyjnej powiatu. I tutaj zgoda zarządu dotyczy likwidacji poprzez złomowanie samochodu osobowego Opel Zafira rok produkcji 2001, będącego na stanie Domu Pomocy Społecznej w Kamińsku. No łza się troszkę wokół kręci, że taki samochód zostanie niestety zezłomowany. No ale tak to jest. 19 lat to jest, myślę, i tak wytrzymały pojazd. Szanowni Państwo, uchwała kolejna, numer 75, łamane na 210, łamane na 220 z dnia 13 października bieżącego roku w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie środka trwałego pomiędzy jednostkami organizacyjnymi powiatu. I tę zgodę otrzymał Dom Pomocy Społecznej w Kamińsku na przekazanie zmywarki i podstawy do zmywarki Domowi Pomocy Społecznej w Szczurkowie. Uchwała nr 76, łamane na 211, łamane na 2020 z dnia 20 października bieżącego roku w sprawie dokonania wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego szpitala. Podejmując powyższą uchwałą, Zarząd Powiatu dokonał wyboru firmy. Biuro Rachunkowe Stanisławy Zaleskiej z Dzierżoniowa, ulica Jałowcowa 26. Uchwała nr 76, łamane na 212, łamane na 2020 z dnia 20 października bieżącego roku w sprawie przekazania uprawnień jednostce budżetowej powiatu do zaciągania zobowiązań, których realizacja w roku bieżącym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania i których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. Niniejsza uchwała upoważnia i przekazuje wyżej wymienione właśnie uprawnienia kierownikowi jednostki budżetowej powiatu Zarządu Dróg Powiatowych w Dąbrowie koło Bartoszyc panu Karolowi Łomeckiemu. Ponadto Zarząd Powiatu rozpatrywał następujące sprawy. W związku z podjętą przez Radę Powiatu w dniu 30 grudnia 2019 roku uchwałą nr 18 łamane na 96 łamane na 2019 o wyłączeniu z użytkowania odcinka drogi powiatowej nr 1999N, drogi powiatowej 1320N Dzikowo i Ławeckie Orsy oraz pismem Nadleśnictwa Górowo i Ławeckie o chęci zamiany wyżej wymienionej nieruchomości będącej własnością powiatu w zamian za nieruchomość drogową położoną na terenie miasta Górowo i Ławeckie, ulica Mickiewicza tutaj wchodzi w grę, Zarząd Powiatu polecił wszczęcie działań wygaszających trwały zarząd ustanowiony na przedmiotowej nieruchomości.
Burmistrz Górowa Iłoweckiego wystąpił z pismem deklarującym chęć partycypacji w kosztach powiatu związanych z przebudową dróg powiatowych, to jest ulicy Sikorskiego i Krasickiego w Górowie Iławeckim oraz przejęcie tychże przebudowanych dróg już do zasobu dróg gminnych. Jak Państwo radni zapewne pamiętają, w dniu 9 października odbyła się 29. sesja zwołana w trybie artykułu 15 ustęp 7 ustawy o samorządzie powiatowym z uwagi na konieczność dokonania stosownych zmian w budżecie powiatu w związku z zakupem kontenera biurowego służącego jako mobilny punkt pobrań wymazów w celu testowania na obecność wirusa SARS-CoV-2. Należy tu stwierdzić, że zakup ten okazał się, jak Państwo widzą, nieodzowny w naszym przypadku. Na posiedzeniu w dniu 13 października Zarząd Powiatu rozpatrywał wniosek radnego Marcina Przybysza w sprawie budowy chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1400N leżącej na terenie miejscowości Galiny. To jest od drogi krajowej nr 57 do drogi prowadzącej na osiedle bloków mieszkalnych. Dyrektor Zarządu Dróg przedstawił wówczas informację o przeprowadzonych rozmowach i ustaleniach zainteresowanych stron. Wynikało z nich, że gmina Bartoszyce zakupi krawężniki proste i najazdowe oraz obrzeża. Sołectwo Galiny zakupi polbruk, natomiast Zarząd Dróg Powiatowych wykona pracę budowlane. I Zarząd Powiatu przychyli się do powyższych uzgodnień, kierując to zadanie do pracy nad projektem budżetu powiatu na rok 2021. Widać z tego, że w jedności siła i można razem zrobić więcej. Ponadto Zarząd Powiatu podpisał z gminą Bartoszyce porozumienia w sprawie wspólnej realizacji w roku 2021 trzech zadań. To jest budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1563N Sędławki-Wardomy w miejscowości Sędławki o długości 950 metrów. Wartość szacunkową strony określiły na kwotę 369 168,06 zł. Strony zobowiązują się współfinansować zadanie na zasadzie powiat bartoszycki w wysokości 60%, co stanowi kwotę 224 168,06 zł i gmina Bartoszyce w wysokości 40%, co stanowi 145 tysięcy zł. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1386N Kicina Piasek Bezledy Łoskajmy w miejscowości Bezledy. Tutaj wartość szacunkową strony określiły na kwotę 266 284 zł 37 groszy. Strony zobowiązują się współfinansować zadanie na zasadzie powiat bartoszycki w wysokości 60%, czyli kwotę wykłada tutaj powiat w wysokości 161 284 037 groszy i gmina Bartoszyce w wysokości 40%, co stanowi 105 tysięcy zł. I trzecia sprawa, jest to budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1392N Bartoszyce-Szylina-Smolanka w miejscowości Wirwilty. I tutaj wartość szacunkową strony określiły na kwotę 173 988,91 zł. 91 groszy. I również w tym przypadku strony zobowiązały się współfinansować to zadanie na zasadzie 60 i 40%. W przypadku powiatu jest to kwota 103 988 91 groszy, a w przypadku gminy Bartoszyce jest to kwota 70 tysięcy złotych. Wszystkie trzy zawarte porozumienia dopuszczają możliwość udziału innych podmiotów we współfinansowaniu zadań. Liczymy, że ktoś zechce nam w tym jeszcze pomóc. Stąd taki króciutki apel właśnie o pomoc. Może do sołectw, może do organizacji, może ktoś się zgłosi. Szanowni Państwo, Zarząd Powiatu rozpatrywał także wniosek do budżetu na rok 2021, wniesiony przez radnego Mirosława Olejnika, a dotyczący przebudowy lub remontu sześciu dróg powiatowych usytuowanych na terenie gminy Górowo i Ławeckie. To jest droga Worławki-Bukowiec, droga Bukowiec-Kandyty, droga Kandyty-Kiwajny, droga Zięby-Grotowo-Stega-Mała, droga Woryny-Wojmiany, tu od skrzyżowania Wiewiórki do Nowej Wsi i droga Dęby-Górowo-Iławeckie. Odnośnie tej drogi radny podkreśla, że z punktu widzenia mieszkańców miejscowości Cigajny oraz Dęby wskazanym byłoby kontynuowanie przebudowy drogi Dęby-Górowo-Iławeckie jako ciąg dalszy zakończonych w bieżącym roku inwestycji przebudowy drogi Dęby-Toprzyny. Państwo pamiętacie, był niedawno odbiór tej drogi. W toku dyskusji Zarząd Powiatu zaznaczył, że w roku 2020 rozpoczyna się realizacja przy współudziale środków z Funduszu Dróg Samorządowych niżej tutaj wymienionych zadań inwestycyjnych. Mianowicie przebudowa drogi powiatowej 1354N
Nie będę tutaj tych skrzyżowań podawał. W każdym razie o długości 4013 metrów, czyli 4 kilometry, troszkę ponad 4 kilometry i wartość robót budowlanych jest to niespełna 5 500 000 zł. Kolejna sprawa to jest przebudowa drogi powiatowej 1390N. Koniec miejscowości Turcz, to jest granica gminy i o długości 4536 metrów i wartość robót budowlanych to jest 5 877 921 zł. Kolejna droga to jest jej rozbudowa, droga powiatowa numer 1382N na odcinku Woryny-Wiewiórki właśnie z budową ścieżki rowerowej. I tutaj wartość robót budowlanych przewidziana jest prawie na 5 milionów złotych. Jak widać z powyższego, jest to bardzo, naprawdę bardzo ambitny plan, a wartość wyżej wymienionych inwestycji opiewa w sumie na kwotę ponad 16 milionów złotych, z czego 50% środków, Szanowni Państwo, no, musi być zabezpieczone jako właśnie wkład własny w naszym budżecie powiatowym. Planowany zakres realizacji inwestycji szacowany jest do końca grudnia 2021 roku. Dodatkowo w naborze wniosków do Funduszu Dróg Samorządowych, który odbył się w lipcu 2020 roku, zostały zgłoszone kolejne inwestycje o łącznej wartości ponad 40 milionów złotych. I z uwagi na znaczną wartość zgłoszonych zadań, realizację tych inwestycji rozłożono na lata 2021-2024. I w świetle powyższych planów w latach 2020-2024 po prostu brak jest możliwości zabezpieczenia w budżecie powiatu środków finansowych na realizację zgłoszonych inwestycji przez pana radnego Mirosława Olejnika. Jednocześnie należy zaznaczyć, że realizację inwestycji drogowych planuje się dużo wcześniej ze względu na przygotowanie dokumentacji technicznej, której wykonanie może trwać nawet rok. Kolejna sprawa rozpatrywana przez Zarząd Powiatu dotyczyła zakupienia urządzenia tzw. systemu kolejkowego do rejestracji i obsługi interesantów w Wydziale Komunikacji. Jest to urządzenie ze wszechmiar pomocne i usprawniające płynność kolejki oczekujących osób. Skraca także czas oczekiwania, jak również zwalnia osoby z konieczności pilnowania kolejki, co w dzisiejszej dobie covidowej ma rzecz niebagatelną, właśnie jeśli chodzi o nasz Wydział Komunikacji. System posiada rezerwację internetową umożliwiającą właśnie umawianie się na określoną datę i godzinę. Koszt takiego urządzenia z możliwością rozbudowy systemu to kwota około 37 tysięcy złotych. Biorąc pod uwagę udogodnienia interesantom, a także usprawnienia pracy pracowników wydziału, Zarząd Powiatu kieruje wniosek do prac nad konstruowaniem projektu budżetu na rok 2021. Chciałbym również poinformować, że Zarząd Powiatu wyraził zgodę na podpisanie umowy dotyczącej wykonania dokumentacji na przebudowę obiektu mostowego w miejscowości Różyna, gmina Sępopol, której zakończenie planuje się na koniec kwietnia 2021 roku. Koszt dokumentacji wynosi 42 435 zł. Środki na ten cel zostaną zabezpieczone w budżecie na rok 2020 i 2021. Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej do zadań własnych powiatu należy prowadzenie powiatowych ośrodków wsparcia, w tym domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz ośrodków interwencji kryzysowej. I tutaj według opinii pani dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w powiecie bartoszyckim występuje incydentalnie zapotrzebowanie na usługi świadczone przez wymienione placówki, w związku z czym samodzielne ich prowadzenie nie znajduje uzasadnienia merytorycznego, jak też ekonomicznego. Aby jednak zapewnić realizację tych zadań i nie narażać się na zarzuty organów kontrolnych, dyrektor PCPR wystąpiła z propozycją powierzenia realizacji zadania powiatowi, który takie placówki posiada. Najbliższym takim powiatem jest powiat kętrzyński. Opłata za powierzenie zadania w zakresie domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży w 2020 roku wynosi 500 zł miesięcznie. Natomiast w zakresie ośrodka interwencji kryzysowej 250 zł też miesięcznie. Samodzielne prowadzenie przez powiat bartoszycki obu jednostek wymagałoby posiadania odpowiedniego lokalu, a także ogromnych nakładów finansowych związanych z remontem, modernizacją, przystosowaniem pomieszczeń oraz wyposażeniem. Biorąc to wszystko pod uwagę, przedstawione przez dyrektor Adamaitis argumenty, Zarząd Powiatu wyraża wolę powierzenia powiatowi kętrzyńskiemu prowadzenia takich zadań właśnie z zakresu pomocy społecznej, tym samym polecając merytorycznym służbom przygotowanie stosownego projektu uchwały pod obrady kolejnej sesji Rady. No i oczywiście tradycyjnie w okresie przedsesyjnym Zarząd Powiatu na swych posiedzeniach zajmował się sprawami związanymi
z przygotowaniem materiałów pod obrady dzisiejszej sesji. Szanowni Państwo, ja jeszcze chciałbym tutaj dodać jedną informację. Otóż zgodnie z ustawą do końca 2020 roku musieliśmy utworzyć takie placówki opiekuńczo-wychowawcze, które odpowiadałyby właśnie zaleceniom ustawowym, czyli w tych placówkach ma uczestniczyć do 14 osób. No to są dzieci i młodzież. Właśnie na bazie wielofunkcyjnej placówki opiekuńczo-wychowawczej w Bartoszycach powstały na dzisiaj już 3 takie placówki. Placówka numer 1, numer 2 i numer 3 i jest przygotowane miejsce jeszcze na placówkę numer 4, ale aktualnie są już zarejestrowane i przygotowane do działania od 1 stycznia 2021 roku te 3 placówki. Dodam, że te 3 placówki będą funkcjonowały pod jedną dyrekcją, co w sposób zasadniczy, ta 4 w przyszłości ewentualnie również, co w sposób zasadniczy zmniejsza nam koszty utrzymania tej placówki, a jest to zadanie własne powiatu. Także chciałbym tutaj bardzo serdecznie z tego miejsca podziękować właśnie osobom, które naprawdę napracowały się przy tej kwestii, w szczególności oczywiście pani dyrektor Bill, pani również dyrektor PCPR-u. No i myślę, że tutaj nasze służby też robiły naprawdę wiele, żeby zdążyć i żeby wszystko rzeczywiście zagrało, bo jak Państwo wiecie, formalności jest zawsze za dużo. Także bardzo serdecznie dziękuję za wysłuchanie. Dziękuję również. Punkt 6. Informacja Powiatowego Urzędu Pracy o stanie rynku pracy w powiecie bartoszyckim. Informacja tę posiadam w formie papierowej. Radni otrzymali w formie elektronicznej w systemie e-sesja. Również jest ona dostępna na BIP-ie. Uważam, że zapoznali się wszyscy. Była omówiona na komisji. Punkt 7. Przedstawienie sprawozdań z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów. Pozwolę sobie od razu połączyć z pozostałym punktem 8, gdzie wszystkie te sprawozdania zostały przedstawione również w formie elektronicznej radnym. Radni zapoznali się z tym. Na komisjach była na ten temat dyskusja. Są to następujące sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów, stacji, Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, Powiatowego Inspektoratu Weterynarii, Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, Komendy Powiatowej Policji. Stwierdzam, że Rada otrzymała wszystkie stosowne sprawozdania za rok 2019. Punktem 9 jest blok oświatowy. I tutaj również na komisjach odbyła się szeroka dyskusja. Omawiano nabór uczniów do szkół podległych powiatowi bartoszyckiemu, wyniki egzaminów maturalnych, kierunki kształcenia w szkołach, sytuacja finansowa w oświacie. Owocna dyskusja i myślę, że to by było na tyle. Radni mieli możliwość zapoznania się z tymi wszystkimi materiałami. Zostały one bardzo obszernie przedstawione w formie elektronicznej. Przechodzimy do punktu 10. Podjęcie uchwał w sprawach. Punkt A. Zmiany w budżecie powiatu. Jak Państwo radni zauważyli, była uchwała najpierw przedstawiona, projekt uchwały 1, później była korekta. Pozwolę przedstawić od razu wersję po korekcie. Uchwała numer 30/153/2020 Rady Powiatu Bartoszyckiego z dnia 27 października 2020 roku w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2020. Podstawa prawna Rada Powiatu Bartoszyckiego uchwala, co następuje. Zwiększa się plan dochodów powiatu o kwotę 28 694,54 zł zgodnie z załącznikiem nr 1. Dochody powiatu po zmianach wynoszą 91 693 359,73 zł. Zwiększa się plan wydatków powiatu do kwoty 32 110,54
grosze. Zgodnie z załącznikiem nr 2 do tej uchwały wydatki budżetu powiatu po zmianach wynoszą 97 331 837 złotych 89 groszy. Zmienia punkt tutaj trzeci, zmienia się limity wydatków na zadania inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 3a i 3b. Dochody i wydatki związane z realizacją podpunkt pierwszy zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego obrębnymi ustawami stanowią załącznik 4a, 4b. Zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego stanowi załącznik nr 6. Deficyt, paragraf trzeci, deficyt budżetu powiatu wynosi 5 638 478 zł 16 groszy, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu w wysokości 4 363 700 zł i nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości 1 271 362 zł 16 groszy i wolnymi środkami w wysokości 3 416 zł. Przychody budżetu w wysokości 8 974 778 zł 16 groszy. Rozchody w wysokości 3 336 300 zł zgodnie z załącznikiem nr 5. Paragraf czwarty. Zmniejsza się rezerwę celową na wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych o kwotę 29 743 zł. Rezerwa celowa na wypłaty jednorazowe po zmianach wynosi 1 090 469 zł 26 groszy. Zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 38 700 zł z przeznaczeniem na zakup i wymianę części mechanicznych w rębaku na kwotę 31 700 zł. Wykonanie modernizacji systemu wizualizacji kotłowni biomasowo-olejowej oraz węzłów ciepłowniczych na kwotę 7 000 zł. Rezerwa ogólna po zmianach wynosi 198 500 zł. Punkt trzeci. Zmniejsza się rezerwę na wynagrodzenia w kwocie 166 427 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne w jednostkach oświatowych. Rezerwa na wynagrodzenie po zmianach wynosi 1 377 168 zł 35 groszy. Paragraf piąty. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego stanowi załącznik nr 7. Wykonanie uchwały powierza się powiatowi. Zarządowi powiatu. Uchwała wchodzi w życie z dniem 27 października 2020 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Z tego, co przewodniczący komisji mnie poinformował, komisja wyraża pozytywną opinię o wszystkich uchwałach, które będziemy tutaj procedowali, więc przechodzimy do głosowania nad tą uchwałą. Proszę zaznaczyć, kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał. Jeszcze chwilkę poczekamy. Jeszcze jeden radny. Poczekamy na oddanie głosu. Dziękuję. 13 osób za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się, brak głosu również, 0, 4 nieobecnych. Stwierdzam, iż uchwała w sprawie zmian budżetu została przyjęta. Pochodna do tej uchwały jest to uchwała
numer 30/154/2020 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu bartoszyckiego na lata 2020-2030. Na podstawie tutaj podstawy prawnej, która jest wypisana w uchwale, którą wszyscy mają dostępną w formie elektronicznej, Rada Powiatu Bartoszyckiego uchwala, co następuje. Wieloletnia prognoza finansowa na lata otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do dzisiejszej uchwały i pozostałe tutaj tak samo paragrafy jak w formie elektronicznej. Myślę, że możemy przejść do przegłosowania tej uchwały. Proszę oddać głos. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje? Już to wielokrotnie powtarzane było, iż jest to wynik poprzedniej uchwały. Jest to konsekwencja jak gdyby tych działań. Dziękuję. Za głosowanie 13 radnych za. Tak samo jak w poprzednim głosowaniu 0 przeciw, 0 wstrzymujących się, 4 nieobecnych. Stwierdzam, iż uchwała w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu bartoszyckiego została przyjęta. Przechodzimy do kolejnej uchwały. Punkt C. Z porządku obrad uchwalenie wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi w granicach administracyjnych powiatu bartoszyckiego i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu w 2021 roku. Uchwała również jest dostępna elektronicznie. Przechodzimy do głosowania. Ktoś zgłasza? Kolega Figa zgłasza, że jest na łączach, a nie ma, więc jeszcze raz, momencie, zanim wycofamy głosowanie i jeszcze raz sprawdzimy kworum. Kworum trzeba sprawdzić. Dobrze. Proszę jeszcze raz radnych o kliknięcie kworum. W ten sposób umożliwimy głosowanie radnemu. Nie mówi, że jest za, tylko... Mhm. Dobrze. Jeszcze pan Wiesław był poprzednio. Bardzo proszę o kliknięcie kworum. Mam nadzieję, że to się stało, a tylko kwestia elektronicznego opóźnienia. Czekamy. O, jest. Dobrze. Zatem możemy przejść do głosowania nad uchwałą. Bardzo proszę o oddanie głosu. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje? Za 14 radnych, przeciw 0, wstrzymujących się 0, brak głosu 0, nieobecnych 3. Stwierdzam, iż uchwała w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi w granicach administracyjnych powiatu bartoszyckiego i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokość kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu została przez radnych przyjęta. Przechodzimy do kolejnej uchwały. Jest to uchwała w sprawie zmian w uchwale Rady Powiatu w sprawie określenia zadań i przeznaczenia środków PFRON na rok 2020. Uchwała została udostępniona w formie elektronicznej. Myślę, że przechodzimy od razu do głosowania nad tą uchwałą. Bardzo proszę oddać głos. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał?
Już wszyscy radni oddali głos. 14 za. Nikt się nie sprzeciwił, wstrzymał ani nie oddał głosu. Nieobecnych radnych 3. Stwierdzam, iż uchwała nr 30/156/2020 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Rady Powiatu w sprawie określenia zadań i przeznaczenia środków PFRON na 2020 rok została przyjęta. Przechodzimy do punktu E. Uchwała w sprawie określenia oświatowych jednostek budżetowych, które gromadzą dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia, sposobu i trybu sporządzania planu finansowego, dokonywania zmian w tym planie i ich zatwierdzania. Przechodzimy do głosowania nad tą uchwałą. Bardzo proszę oddać głos. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Dziękuję. 14 radnych za. Tak jak poprzednio, nikt się nie wstrzymał, nie był przeciw i nie zabrakło głosu. 3 radnych nieobecnych. Stwierdzam, iż Rada przyjęła uchwałę w sprawie określenia oświatowych jednostek budżetowych, które gromadzą dochody na wydzielonym rachunku, z różnych źródeł tych dochodów, ich przeznaczenia, sposobu i trybu sporządzania planu finansowego, dokonywania zmian w tym planie i ich zatwierdzenia. W ten sposób wyczerpaliśmy głosowania w sprawach różnych. Czy ktoś życzy zabrać głos? Bardzo proszę, panie starosto. Dziękuję, panie przewodniczący, Wysoka Rado. Szanowni państwo, ja chciałbym po raz kolejny z tego miejsca zaapelować do naszych wszystkich mieszkańców, do oczywiście naszych pracowników również, o bardzo wielką ostrożność. Na dzień dzisiejszy mamy około 92 aktywnych zakażeń. Mamy prawie 600 osób w kwarantannie z decyzji sanepidu. No i starajmy się, a do tego mamy 2 przypadki, a właściwie nawet już chyba 3, jeśli chodzi o nasz DPS w Bartoszycach. Są to panie, które tam pracują. No i niestety pewien zakres, że tak powiem, ich działań zostaje dość mocno tam zawężony. Stąd całe szczęście, że to się nie przenosi na mieszkańców, na pensjonariuszy. Stąd liczymy na to, że te przypadki będą ostatnimi w naszych DPS-ach, bo do tej pory dawaliśmy sobie z tym radę. Ale szanowni państwo, no ten wirusik cały czas gdzieś bardzo blisko nas tutaj krąży. Mamy takie zdarzenia już, gdzie kontakty nawet nie pozwalają nam na ustalanie, z jakich źródeł ten wirus pochodzi. Więc pilnujmy się sami tak naprawdę, bo tylko nasza samodyscyplina tutaj jest w stanie nam pomóc. I jeśli chodzi o naszych z kolei pracowników, to prosiłbym, żeby zgłaszać się do nas tutaj i mówić nam o tym, że gdzieś ktoś, mąż, szwagier, czy ktoś jeszcze inny jest nawet na kwarantannie. My tutaj mamy przygotowaną specjalną procedurę i będziemy zgodnie z nią postępowali po to, żeby ustrzec nasz urząd od tego koronawirusa, żebyśmy mogli dalej funkcjonować i chociaż w takiej formie zdalnej, ale pomagać i załatwiać sprawy naszych mieszkańców. Dlatego raz jeszcze bardzo serdecznie apeluję o to, żebyśmy tę ostrożność zachowywali, szczególnie w sprawach wszelkiego rodzaju zgromadzeń, protestów i tak dalej, no, które mają to do siebie, że te kontakty są bardzo bliskie, więc proszę nie zaniedbywać tej ostrożności, bo za chwilę, za 10 dni czy za 12 okaże się, że mamy tutaj koronawirusa w postaci kilkuset albo może nawet i ponad 1000 osób zakażonych w Bartoszycach. Także bardzo raz jeszcze apeluję z tego miejsca o ostrożność. Dziękuję bardzo. Dziękuję.
Ja również dołączam się do tych słów, które powiedział pan starosta. Dziękuję również od siebie, szczególnie wszystkim pracownikom służby zdrowia i wszystkim pracownikom służb mundurowych za to, że stoją na tej pierwszej linii frontu walki z COVID-em i tak dają radę. Nam wszystkim życzę zdrowia. Zamykam obrady 30. sesji Rady Powiatu Bartoszyckiego. Dziękuję.